Często przychodzą do mnie uczniowie i mówią: chciałbym nauczyć się śpiewać miksem, albo chcę nauczyć się śpiewać beltem, chcę, żeby moje wysokie dźwięki były mocne. I mówię wtedy: ok, sprawdźmy więc Twój głos i będziemy wiedzieć, na czym stoimy. To, co się wtedy często okazuje, to to, że ta osoba nie ma ani mocnego głowowego rejestru, ani mocnego piersiowego rejestru. Więc na czym mamy wybudować miks? Żeby zbudować miks, musisz mieć najpierw składniki, z których możesz go zbudować. Naprawdę nie ma żadnego znaczenia, w jakiej stylistyce się poruszasz, albo jaki gatunek muzyki śpiewasz. I czasami jak mówię: ok, musimy popracować nad Twoim głowowym rejestrem, ta osoba odpowiada: ale nie, ja nie chcę śpiewać w ten sposób. I na pytanie, w jaki sposób, ona odpowiada: no w taki klasyczny, operowy. I to jest bardzo złe myślenie, dlatego że głowowy rejestr jest częścią Twojego głosu. Więc nie możesz po prostu wyrzucić pewnej części swojego głosu i używać tylko piersiowego rejestru, albo beltu, albo miksu. Musisz połączyć te wszystkie kawałki ze sobą i tylko dzięki temu Twój głos będzie mocny.